plany i się przy nich jakby upierać. Nie? No tak, a tak samo jak się upieramy przy decyzji. Upieramy się, dlatego potwierdzimy, że tak prawo. No tak, no to jest ta różnica, tak, że to, a tu jest jakby władztwo gminy jest władztwo. My mówimy, decyzję administracyjną wydajemy, bo uważamy, że jest zgodna z przepisami i jesteśmy nimi jakoś tam związani. A my mamy taki gminie, tak widzimy interes miasta i dlatego tak uchwalamy. Troszkę sobie sprawę. Pamiętam, że ten temat też trochę analizowaliśmy parę lat temu z panem naczelnikiem Przybrzeskim. On mówił, że powoli taką analizę też szybkości procedury, tak? Jak w tej chwili to wygląda? Czy powiedzmy, już związani to się KPA, tak? Mamy 30 dni, w których za 60 dni. Nie ma takiej możliwości, ponieważ tak bardzo szybciutko, wniosek o pozwolenie o warunki zabudowy, trzeba ustalić stronę takiego postępowania. Zdarza się, że tych stron jest dużo, trzeba je zawiadomić o wszczęciu postępowania. Rozesłanie, otrzymanie z powrotem zwrotek, to już jest określony czas, bo to idzie przez pocztę z tą i z powrotem. Kolejny etap to jest wysłanie, to zawiadomienie o wszczęciu idzie do różnych, do dysponentów sieci, Energa, Pelik, Opec, Zarząd Drugi Zieleni, Zarządca Drogi. Te wszystkie instytucje muszą dać swoje uzgodnienia, które będą składową, one wejdą w skład tej decyzji o warunkach zabudowy. Na te uzgodnienia się czeka. Kolejny etap, w międzyczasie oczywiście można to robić, trzeba napisać tą analizę, no to się może dziać równolegle z oczekiwaniem na uzgodnienie. Później trzeba to wszystko, wynik oglądania tego w terenie, wynik analizy, wynik tych wszystkich uzgodnień trzeba spisać decyzję i też od pewnego czasu taka praktyka wprowadzona. Mamy obowiązek zawiadomić strony, że mogą się zapoznać z materiałem dowodowym. Czyli krótko mówiąc, w momencie, kiedy jest projekt decyzji, musimy wysłać do wszystkich stron zawiadomienie, że można się w ciągu tam 14 dni od otrzymania pisma zapoznać z projektem decyzji. Potem strony mogą się zapoznać, potem mogą złożyć uwagi, które jeszcze trzeba rozpatrzyć, dopiero można wydać decyzję, znowu rozesłać do stron. Nie ma absolutnie możliwości, żeby zostało to zrobione w ciągu 30 albo nawet 60. A jak ten czas jest średni, bo miałem przekomunikację, jak mam do mnie było? Ja, no, powiem tak... Przeciętnie, jeśli tak może być, że to się natomiast jak to... Znaczy ja powiem tak, jak ktoś mnie pyta, ile czasu będzie czekał na warunki zabudowy, to mówię, jak będzie miał dużo szczęścia i wszystko będzie szło bardzo sprawnie, to jakieś 5 miesięcy. A potem jeśli już pożegnamy, to to jest już... Nie, tutaj jest prosta sprawa, bo to jest taka szybka checklista tak naprawdę. Jest podpis projektanta, są uzgodnienia, pozwolenie i tutaj mamy 65 dni ustawowe i ten termin jest otrzymywany. Tak, bo potem mówię, no decyzja o pozwoleniu na budowę to jest czysto techniczna sprawa. Tutaj jakby władztwo organu jest znikome. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego. Dobra, poprosimy o prezentację. Miejsca
miejsca pokówkowe w Gdyni już są cały czas coraz... Jest ich za mało, rozbudowywany jest cmentarz przy ulicy Spokojnej, natomiast perspektywicznie patrząc na analizy wykazują, że tych miejsc jest na przyszłość za mało. Tu będzie teren zagwarantowany właśnie... Ja bym miał ten powierzchnia jest 20 parę hektarów, natomiast ważne jest, że to nie będzie tylko cmentarz. Tu w ustaleniach jest napisane ZC, ZP, czyli cmentarz i zieleń parkowa. Tak sobie wyobrażam ten cmentarz, że on będzie w otoczeniu dużej ilości zieleni. To będzie taki teren nie tylko cmentarz, ale też parkowy. To będzie skoks, tylko Gordon Bees, czyli taki cmentarz leśny w Sztokholmie, gdzie są przemieszczone baterie leśne i albo w Szczecinie. Tak jak w Szczecinie. Tu słońcu, tak, tu słońcu Szczecinie. Będą tu różne strefy. Będzie taka strefa, gdzie można będzie wybudować kaplicę, krematorium, strefa kolumbarów, no i strefy pokówków. I to wszystko w otoczeniu tych stref zieleni parkowej. Dlaczego ten teren ma być wyłączony z zabudowy, tak jak powiedziałam? Od wielu lat, właściwie od wszystkie opracowania planistyczne wskazywały ten teren jako teren rozwoju zieleni, rekreacji, sportu. I my wiemy, że plany muszą być zgodne z ustaleniami studium zachowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego. I to studium tutaj jest w fragmencie pomniejszone. Może ja przybliżę, że studium przewiduje tu w rejonie północnym, czyli w rejonie Doliny Rzeki Kaczej, takie tereny zieleni parkowej, przepraszam, ekologiczno-krajobrazowej. W pozostałych strefach, czyli tutaj te wschodnie, też tereny zieleni parkowej z dopuszczeniem rekreacji i sportu. Alternatywną lokalizacją cmentarza. No jest alternatywną lokalizacją cmentarza, w studium też jest to zapisane. Oczywiście duże tereny tutaj stanowią, duże powierzchnie terenów stanowią lasy, w studium są pokazane. Tu ciemnym kolorem zielonym na plaży, plany też teraz są widoczne. Wspomniałam już o cmentarzu, natomiast do cmentarza musi być jakiś dojazd, wiemy jakie tam są drogi. To jest główna ulica, która będzie się wiązała z tą ulicą Jana Nowaka i Zieleńskiego. To jest ulica Ładowa. Ona w tej chwili jest drogą gruntową, biegnie tak, że może być podobna z Wiczninem. Natomiast my planujemy skręt tej ulicy i doprowadzenie jej do rejonu cmentarza. Zakończona będzie taką wędrą autobusową, bo do cmentarza będzie musiał dojeżdżać autobus. I to jest właściwie główna oś komunikacyjna, główna linia komunikacyjna tego planu. Czy można zadać pytanie na to jeszcze może parę słów o takich innych ważnych funkcjach planu. Zgodnie ze studium tutaj chcemy zaplanować tereny sportu, rekreacji. To są takie tereny wskazane 0,5, 0,6. Te paseczki czerwono-zielone i one też są oczywiście powiązane z terenami zieleni. W Gdyni właściwie jest mało takich terenów wskazanych pod funkcje sportowo-rekreacyjne, a tu jest możliwość zorganizowania takiego dużego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Dużą część tego terenu stanowią działki gminne. Niestety nie cały teren, ale sport. Aha, o cmentarzu jeszcze nie powiedziałam, że dlatego lokalizujemy tutaj cmentarz, bo przeważającą część terenu stanowią działki gminne. Natomiast te tereny to są częściowo prywatne, częściowo gminne. Myślimy właśnie o takiej możliwości zamiany, że działka prywatna, która na terenie cmentarza się znajduje, a jest to teren dobry dla nowej lokalizacji cmentarza, może być zamieniona za działkę, którą tutaj ma prywatny właściciel. Także on będzie mógł mieć w obszarze sportowym większą część swoich terenów, natomiast działkę prywatną może przekażę. Takie są tutaj bilanse zrobione, że takie zamiany mogą mieć miejsce. Jeszcze warto powiedzieć, że w tym terenie już ta funkcja rekreacyjno-sportowa zaczęła istnieć. Tu są takie siedliska stare gospodarstwa, które kupili niedawno mieszkańcy Gdyni i próbują tutaj zrobić takie
bazy jeździectwa, jezuska, retłami, weterany właśnie mogą się przekształcać w takie zaplecze jeździectwa czy rekreacji konnej i dlatego te tereny mają te funkcje usługi sportu i rekreacji. Natomiast nie dopuszczamy tutaj nowych miejsc, gdzie można lokalizować zabudowę. Proponujemy wykorzystać te istniejące siedliska, istniejące już no, czasem nawet nowe wydane decyzje, w każdym razie w oparciu o to, co już się tutaj zdarzyło w zakresie zabudowy, można tworzyć taką bazę rekreacyjną. Pozostałe tereny, te kolory żółto-zielone, to są właściwie tereny rolnicze, gdzie istnieją poszczególne gospodarstwa rolnicze. Niektórzy z tych właścicieli to są rzeczywiście rolnicy i ziemi uprawiają.